przepraszam, Monia, bo tam nie Dobry wieczór, jaka piękna cisza. Zanurzyłyśmy się przez chwilę w tej ciszy. Cisza też oznacza oczekiwanie. Z ogromną radością witamy Państwa w Big Book Cafe, ale witamy też wszystkich, którzy śledzą tę transmisję w różnych zakątkach świata. Można zadawać pytania. Ja lubię powtarzać, a powtarzam dlatego, że w to wierzę, że niezależnie od tego, ile kilometrów nas dzisiaj będzie dzielić od siebie, to emocjonalnie na pewno dzięki Agnieszce Jucewicz będziemy blisko. Dzięki Tobie też. Agnieszka Jucewicz to jest bohaterka dzisiejszego spotkania. Powiem Państwu szczerze, że jej książki pomagają mi żyć już od wielu lat. To jest człowiek, który powoduje, że ja wiem, że jeżeli jest książka w księgarni, to jest to znak, że w środku będzie mądrość, będzie czułość, będzie uważność i że będzie to książka, która pomoże mi lepiej żyć. Agnieszka, chciałam Ci publicznie podziękować za to, co robisz od lat dla nas wszystkich. I przyglądałam się dzisiaj nawet temu, jak tutaj przychodzili też i Twoi rozmówcy, i Twoi przyjaciele, i tacy kibice, którzy Cię nie znają osobiście. Bardzo dużo było przytulania i czasami słowa są za małe, więc takie przytulenie wirtualne już teraz wysyłam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czuję się tak skrępowana, że nie wiem, co odpowiedzieć, poza tym, że dziękuję Ci bardzo i bardzo to jest miło, że tak mnie postrzegasz i chciałam się przywitać przede wszystkim z Państwem i wyobrażam sobie tysiąc innych rzeczy, które można robić w środowy wieczór. Dzisiaj jest środa, prawda? Tak, środa. Tak, środa. Więc tym bardziej dziękuję, że jesteście tutaj z nami i witam wszystkich, którzy są z nami online, a przede wszystkim witam obecnych tutaj moich bohaterów. Jeżeli będziecie się chcieli w jakimś momencie ujawnić, to zapraszam i witam bohaterów też moich, którzy są z nami wirtualnie, z tego co wiem. Bardzo pozdrawiam. Aga, to zacznę od pytania, czy ja mogę przynajmniej częściowo upublicznić naszą wymianę SMS-ową poranną? Myślę, że możesz. Aga napisała, że będzie tak o 18.30, 18.40, że ledwo zipie. I ja napisałam do Agnieszki, to pozipiemy razem. I Aga napisała, to świetna reklama tego spotkania. Jeżeli Państwo chcą pozipieć razem z nami, nawet nie wiem, jak to odmienić, ale pomyślałam, że w tym jest prawda tak naprawdę, że nie będziemy musiały udawać hura optymizmu. Każdy z Państwa na pewno jest w jakimś kołowrotku życiowym czy zawodowym, więc dzisiaj można to wszystko puścić i przynajmniej na tą godzinę, półtorej zanurzyć się w szczerej, otwierającej rozmowie. Czasem czuję mocniej. To jest tytuł książki, która dzisiaj nas zgromadziła. Rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego. Aga, powiedziałaś, zaczęłaś tak naprawdę od podziękowania dla wszystkich swoich rozmówców. Oni są z różnych światów, wykonują różne zawody, mają różne pasje, ale takim absolutnie wspólnym mianownikiem jest to, że oni mają wgląd w siebie, że kryzys był takim momentem do samorozwoju, tak jakby wyłączył autopilota i tą ucieczkę od siebie zamienił w spotkanie ze sobą. Od razu wiedziałaś, że kogo zaprosisz do tej książki, bo tam mamy bardzo szeroką tematykę. Nie wiedziałam od razu, kogo zaproszę, ale też chcę jakby się odnieść do tej pierwszej części Twojego pytania o tym, że ten kryzys każdemu z moich bohaterów czy bohaterek pozwolił na spotkanie ze sobą i zatrzymanie się. To nie zawsze tak było i to też nie było, była jednorazowa rzecz. To są czasem, te kryzysy powracają, mają różne natężenie. Natomiast to spotkanie i zatrzymanie się i spytanie siebie dobrze to, co mi służy, a co mi szkodzi, czy gdzie mam szukać pomocy, jakiej formy pomocy przychodzi dużo później. Więc też chciałam zwrócić uwagę na to, że ten kryzys może być bardzo różny. I akurat te nie wiedziałam, szukałam trochę po omacku. Na początku zwróciłam się do osób, które w jakiś sposób mniej lub bardziej publicznie już o swoich kryzysach opowiadały, bo to była jakby najprostsza ścieżka znalezienia bohaterek i bohaterów. Wiele z tych osób mi odmówiło z różnych powodów. Niektóre dlatego, że postanowiły same zamknąć tą swoją opowieść jeszcze raz w swojej książce. Inne dlatego, że jakby trochę pożałowały tego ujawnienia się z różnych powodów również. A innym już wystarczyło, bo raz opowiedzenie tej swojej historii, więc te poszukiwania wcale nie były łatwe. Małgosię Serafin, którą nie wiem, czy się chce ujawnić. Jedna z bohaterek książki.
Małgosię po prostu spytałam, ponieważ oglądałam wcześniej program, który prowadzi na kanale Sykielskich Farbowanie Życia i do którego zaprasza osoby z różnymi diagnozami i kryzysami psychicznymi, więc wiedziałam, że chcę spytać ją, czy nie miałaby ochoty wystąpić w tej książce. Agnieszki Jelonek, która też nie wiem, czy chce się ujawnić, nie chce. Po prostu. Brawa dotarły, a nie musi się ujawnić. Jestem fanką jej twórczości i też się jakby ośmieliłam spytać, czy nie zechciałaby ze mną porozmawiać, ale te poszukiwania były bardzo różne, ponieważ ja bardzo chciałam znaleźć osoby z różnych środowisk i z różnych zawodów i też różnych płci. I stąd w tej książce występuje na przykład sierżant Szymon Mutwicki. Jest też Laura Akot, która zmaga się z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, która jest programistką z miasta w południowej Polsce. Jest Paweł Żukowski, który jest artystą. Jest Kasia Parzukowska, która działa w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego na Woli. Malika Tomkiel, która mieszka na Podlasiu i uczy jogi. Marek Plawgo, który jest sportowcem, więc ten przekrój jest bardzo duży. Też dlatego, że chciałam zwrócić uwagę na to, że kryzysy są demokratyczne. Po prostu mogą dotknąć każdego na każdym etapie życia i w każdej sytuacji zawodowej, bytowej i relacyjnej. I to, o czym mówią dane, są absolutnie powszechne. To znaczy w Polsce każda, co czwarta osoba doświadcza bądź doświadczy kryzysu psychicznego o różnym natężeniu. Dla mnie ta książka też jest pokazaniem, że mówienie o bezradności, mówienie o kryzysach psychicznych jest czymś bardzo takim uwalniającym. Z jednej strony jakby ściągamy maskę, o tym świetnie Małgosia Serafin opowiada. Ale też zdałam sobie sprawę, że to też jest trochę odzyskanie energii, którą być może nawet przez lata człowiek przeznaczał na to, żeby udawać, że jest dobrze w momencie, kiedy on się rozsypuje. Ale też twoi rozmówcy mówią bardzo ważną rzecz, jak działa grupa. Ja mam wrażenie, że kiedy otwieram tę książkę, to staję się grupą i mimo, że części twoich rozmówców nie znam osobiście, to myślę o nich z taką czułością, jakbym już ich znała. Więc Małgosię na przykład znam tylko przez ekran, ale już bym się chciała przytulić. Bo prowadzisz rozmowy w taki sposób, że ja siadam i mam wrażenie, że dostaję dostęp do czyjejś intymności, aż nie chcę zburzyć tej atmosfery. Dziękuję w ogóle za tę otwartość, szczerość, za prawdę. Więc powiedz o tym doświadczeniu grupy, bo Kasia między innymi o tym mówi w niesamowity sposób. Mówi o takim momencie, kiedy bardzo długo nie chciała dopuścić do siebie diagnozy schizofrenii paranoidalnej, ale kiedy podszedł do niej człowiek w szpitalu i powiedział: okej, ty może tego nie masz, ale ja mam i objawia mi się to tak, tak i tak. I ona nagle powiedziała: to jest moja historia. I to powiedz trochę o tym działaniu grupy, bo dzięki twojej książce my się wszyscy stajemy taką jedną grupą. Dobrze, ja z góry przepraszam, mam skłonność do dygresji, a jeszcze jedną rzecz zauważyłam w twoim pytaniu, na którą też chciałabym odpowiedzieć. Parkujemy grupę i odpowiadam na tą pierwszą część pytania. Znaczy nie zawsze jest tak, niestety, że opowiadanie o własnym kryzysie psychicznym jest uwalniające. Bardzo zależy od tego, z jaką reakcją się spotka. I tutaj to jest chyba taka myśl może dla każdego z nas, bo bardzo dużo mówi się o tym, jak niewydolny jest system ochrony zdrowia w Polsce, jeśli chodzi o opiekę psychiatryczną. I jest to prawda i w ogóle nie chcę tego negować, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Natomiast poza ochroną zdrowia jesteśmy my, czyli całe społeczeństwo i od nas też zależy, od każdego z nas, jak te osoby będą się w tym społeczeństwie znajdowały, jak będą pracowały, jak będą odbierane i na ile będą miały poczucie, że mogą mówić o tym, co je dotyka. I myślę, że z tym jest kłopot. I ja pamiętam, że grupa jest zaparkowana. I ja myślałam, że jest znacznie lepiej, jeśli chodzi o postawy wobec osób zmagających się z kryzysami i tutaj myślę, pod kryzysem rozumiem zaburzenia typu depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, schizofrenia i te wszystkie, z którymi zmagają się moi bohaterowie. Myślałam, że jest znacznie lepiej, że te postawy się bardzo zmieniły. I trochę na ziemię sprowadził mnie doktor Szafrański, z którym rozmowa jest również w tej książce, psychiatra,
który zwrócił mi uwagę na badania EZOP. To są takie najnowsze badania przeprowadzone na bardzo dużej grupie Polaków, które pokazują, że wcale tak dobrze nie jest i że większość z nas wcale nie chce mieć za swoich sąsiadów, kolegów pracy, przełożonych, nauczycieli naszych dzieci, lekarzy, a tym bardziej opiekunek czy opiekunów do dzieci, osób z zaburzeniem psychicznym. No i to jest jakoś bardzo sprowadzające na ziemię nas wszystkich, myślę, więc też chciałabym, żeby Państwo wyszli z takim, może taką refleksją stąd, czy jest coś takiego, co moglibyście Wy indywidualnie, Wy jako grupa zawodowa, Wy jako środowisko pracy, czy też Wy jako rodzice własnych dzieci zrobić dla tych osób, które się z tymi kryzysami zmagają. Grupa zaparkowana teraz może ruszyć z tego parkingu. Wiesz co, to jest chyba bardzo indywidualna rzecz, to znaczy nie powiedziałabym, że grupa jest czymś, co pomaga wszystkim moim bohaterom i bohaterkom. Rzeczywiście są takie osoby, dla których takie doświadczenie przeglądania się jakby w podobnym problemie i poczucie, że nie jest się w tym samemu, jest bardzo pomocne, ale to może być, to doświadczenie grupy może być bardzo różne, bo to może być terapia grupowa, i wielu moich rozmówców ma takie doświadczenie za sobą, ale to może być też spotkanie, takie jak ty powiedziałaś w tej książce, że masz poczucie, że uczestniczysz w jakimś kręgu, prawda? Że masz poczucie jakiejś wspólnoty. Dlatego też zadedykowałam tę książkę siostrom i braciom w kryzysie. No bo nie ukrywam, że to jest też moje doświadczenie i chciałam, żeby osoby, które mają za sobą kryzys albo są w trakcie kryzysu, też poczuły, że nie są same, jakoś tak chociaż trochę. Ty zadając pytania czasami tylko mówisz o sobie, ale było takie zdanie, które mnie zatrzymało i właśnie mnie zaskoczyło, że taka może być reakcja. Mówisz wprost, że powiedziałaś komuś, że się leczysz psychiatrycznie i ty mówisz nawet, że ta osoba zrobiła krok do tyłu. Jak często się spotykasz w ogóle z takimi reakcjami, jak często z takimi reakcjami się spotykają twoi rozmówcy i co można zrobić, żeby dać komuś komfort. Ja wiem, że to jest, wydawało mi się oczywiste, że znaczy zaskoczyła mnie bardzo ta reakcja, tym bardziej, że zawsze jak rozmawiamy, to i tak podkreślamy, że jesteśmy w jakiejś bańce, gdzie ludzie rozmawiają o kryzysach psychicznych, więc wydawałoby się, że jest lepiej, a wyobrażam sobie jakieś małe społeczności, gdzie ten temat w ogóle nie istnieje, o tym się nie mówi. Tak, ale ja tu bym chciała obalić pewien mit i może ktoś się ze mną nie zgodzi, no ale takie jest moje doświadczenie, że ta granica pomiędzy tym, że my już akceptujemy osoby z zaburzeniem czy z doświadczeniem kryzysu i właśnie jesteśmy na nie otwarci, przebiega na przykład pomiędzy wielkimi, dużymi miastami a małymi miejscowościami. Znaczy z mojego doświadczenia tak wcale nie jest. Nie umiem jeszcze nazwać, którędy dokładnie przebiega ta granica, ale no pewnie tam, gdzie ludzie jakoś się interesują nie tylko psychologią, ale w ogóle swoim jakimś życiem wewnętrznym, a przede wszystkim innymi ludźmi, tam jest szansa na to, że ta otwartość jest większa. Natomiast tam, gdzie niespecjalnie interesujemy się innymi i jak oni doświadczają świata, jak go przeżywają i z jakimi trudnościami się zmagają, tam pewnie ta otwartość będzie mniejsza. Agnieszka, ty jesteś zanurzona w tematach psychologicznych od wielu, wielu lat i są takie historie, takie opowieści, które w ogóle poszerzają moją wiedzę. Jest Kasia, która opowiada na przykład, bo mówisz też o schematach, o tym, jak ważne jest to, żeby stereotypy zburzyć. A osoby, które się zmagają ze schizofrenią, bardzo często są, nie mają w ogóle przestrzeni do tego, żeby opowiedzieć na przykład, czym są głosy, bo to jest takie pierwsze skojarzenie, które się jakoś przychodzi do głowy, kiedy słyszysz schizofrenia. I ona mówi w niesamowity sposób o tym, że to nie jest jakby, dla mnie jest to bardzo ciekawe, że ty ją pytasz o to konkretnie, bo chcesz zrozumieć. Dla mnie właśnie jest kluczowe to, że my powinniśmy zacząć rozmawiać, żeby zobaczyć, jaki jest świat, jak on jest postrzegany w psychozie na przykład. I ona mówi, że to nie muszą być głosy jako głosy, tylko myśli, które nie są moje. Co ciebie samą zaskoczyło? Rozmawiałaś już przecież z wieloma psychologami w Polsce, za granicą, z osobami, które się mierzą z kryzysami psychicznymi, więc wydawałoby się, że już to nie jest dla ciebie jakiś obcy teren, ale czy było coś, co tobie otworzyło jakieś nowe szufladki w głowie, takie doświadczenia, do których cię ktoś dopuścił właśnie dzięki tym rozmowom? Tak, i zaraz odpowiem i przepraszam, ale znowu musimy to zaparkować, bo chcę się odnieść do tego, zauważyłaś jakby ważną rzecz, że ja o coś pytam, bo jestem ciekawa i można pomyśleć, że jestem ciekawa, bo piszę książkę, ale właśnie zdałam sobie sprawę, że być może problem polega w tym, że my nie jesteśmy za bardzo ciekawi tych osób, a nawet jeśli jesteśmy, to krępujemy się zadać pytanie, bo
To nie wynika ze złej woli osób, ludzi wokół, tak zwanych zdrowych, chociaż to też jest bardzo gruby temat, tak. Co jest, kto jest zdrowy, a kto nie. Natomiast my po prostu tego nie potrafimy. To nie jesteśmy złymi ludźmi i nie odrzucamy te osoby z góry, tylko wiesz, no, u nas problemem jest rozmowa nawet o żałobie. A zwłaszcza o tak zwanej żałobie problematycznej, czyli nieoczywistej. Nie bardzo potrafimy zadać pytanie, wydaje nam się, że nie wypada, albo oczekujemy, że ta osoba sama nam powie, jak się czuje. No, oczekiwać od osoby w głębokim kryzysie, że nam powie, jak się czuje, albo jeszcze poprosi nas o pomoc, no, wydaje mi się, że to jest trochę nieadekwatna rzecz. I też dużo się mówi, nie wiem, w magazynach kobiecych na przykład, pisze się o tym, czego nie mówić osobom w kryzysie. I to jest fajne i potrzebne. Natomiast nie, po pierwsze rzadziej się pisze o tym i mówi się w ogóle o tym, co mówić osobom w kryzysie, albo w ogóle czego nie mówić, a jak być z nimi. Bo nie zawsze słowa są tym pomostem do kontaktu i do budowania bliskości. Z osobą w psychozie też można być. Po prostu obecność jest ważna. Czy z osobą w głębokiej depresji. I to są takie rzeczy, które w zasadzie chyba powinniśmy poznawać w ramach jakiegoś mądrego programu w szkole. I może nie na lekcjach, tylko w praktyce. Mi się marzy na przykład, żeby osoby z doświadczeniem kryzysu były zapraszane, jeśli nie do ostatnich klas szkół podstawowych, to na przykład do liceów, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle odważny i mądry, żeby jakby otworzył tą ścieżkę dostępu. I teraz zapytać mnie o to, czego ja się dowiedziałam. Ja się dowiedziałam całej masy rzeczy od moich bohaterów i bohaterek. Od każdego z nich się czegoś dowiedziałam. Na pewno nie zdawałam sobie sprawy do końca, na czym polega schizofrenia. Na czym polega to słyszenie głosów i widzenie różnych rzeczy, które nie istnieją. Na przykład poczucie, że ktoś cię śledzi albo prześladuje, jakby z czego to wynika. Nie wiedziałam, na czym, jak głębokim cierpieniem jest na przykład zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, z którym się zmaga Laura. Nie wiedziałam, że mogę być z człowiekiem, który doświadczył czegoś bardzo trudnego 15 lat temu i w momencie, kiedy o czym mi opowiada, to jest w tej sytuacji z powrotem, całym sobą. Nie tylko mówi w czasie teraźniejszym, co się wydarzyło i teraz mówię o Szymonie Mutwickim. Znaczy on, zdałam sobie sprawę, że w momencie rozmowy ze mną, jak przywoływał wydarzenia sprzed lat, kiedy jego kolega został zabity na jego oczach, po prostu znalazł się z powrotem w Afganistanie w tej sytuacji. Ja przeczytałam masę książek o PTSD i traumie i wiedziałam, że ma się wtedy flashbacki i że człowiek jakby, że ta przeszłość się wdziera do teraźniejszości, ale jak zobaczyłam to na żywo, to bardzo mnie uderzyło i myślę, że psychoterapeuci, którzy tutaj są obecni na sali, nie będę wywoływać, jakby dokładnie wiedzą, czym to jest, no, jakby o czym mówię w tej chwili. Dowiedziałam się też, jakie różne objawy może mieć depresja, tak? Że to nie jest tylko na przykład to, co się często opisuje, taki, nie wiem, głęboki smutek, czy raczej niedoświadczanie w ogóle emocji, o tym się trochę rzadziej mówi, ale że można wtedy na przykład stracić, jak mówi Gośka Serafin, kontakt z bazą, czyli nie wiedzieć dokładnie, gdzie się jest i na przykład z kim się rozmawia albo co się chce powiedzieć. To jest taki poziom jakby odrealnienia. Mam dalej wymieniać? Poproszę. Malika Tomkiel, z którą rozmawiam w tej książce o tym, czym jest zaburzenie zwane anoreksją, jakby otworzyła mi jakby drogę do tego doświadczenia, które nie jest mi obce całkowicie, ale jakby opowiedziała mi o nim tak od początku do końca. I jakby zrozumiałam też, że często wydaje się nam, że anoreksja jest chorobą ciała, a to jest choroba psychiki po prostu, i która objawia się w taki sposób, że człowiek odmawia sobie jedzenia, ale jakby poziom złożoności tego zaburzenia jakby dopiero ona przede mną odsłoniła.
Dla mnie czymś bardzo poruszającym jest to, o czym mówi jedna z twoich rozmówczyń, że badania pokazują, że 90%, więc to jest zatrważająca liczba osób z różnymi diagnozami psychiatrycznymi, tak naprawdę szuka informacji na temat swojej choroby i leków, które dostaje od lekarza w internecie. To pokazuje rodzaj zagubienia. Ale też to jest książka, która daje wskazówki, konkretne miejsca, do których można zajrzeć, do ludzi konkretnych, do których można się zwrócić. I między innymi jest taka opowieść o fundacji, która między innymi szkoli też lekarzy i stawia ich w roli pacjentów. Powiedz trochę o tej wymianie i o tym, że część twoich bohaterów po doświadczeniu kryzysu, tak jak mówisz świetnie we wstępie, oni wcale daleka jestem od tego, żeby powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia, bo nie znoszę tego stwierdzenia i oni też mówią, że gdyby mieli wybór, to wcale by nie chcieli mieć tego kryzysu, ale skoro już jest kryzys, to nadają temu sens. Za bardzo meandruję, tak? To ja już... poczekaj. Okej, stop. Stop. To ja się będę streszczać. Co było przed pytaniem o fundację FK? O szukaniu w internecie. Chcę trochę usprawiedliwić pacjentów, czy też osoby pacjenckie oraz wszystkie osoby w kryzysie, dlaczego szukają w internecie. Ja też tego doświadczam. Ja to rozumiem. Mnie to martwi, że nie dostaję tej informacji. Ja też to robiłam, chcę powiedzieć. Ja też to robiłam. I robiłam to dlatego, że nie mogłam się skontaktować z lekarzem prowadzącym i nie wiedziałam, gdzie szukać pomocy. I ludzie to robią z wielu powodów. Czasami dlatego, że już trafili na pomoc i trochę nie dowierzają temu lekarzowi, a jak ktoś ma zaburzenia lękowe, to nie szybko uwierzy swojemu lekarzowi, że jakby idzie dobrą ścieżką, raczej będzie wszystko kwestionował. Czasami często dlatego, że nie mogą się dostać do żadnego specjalisty. No to jak nie mogą, to gdzie mają szukać tej pomocy? Są cali w objawach, na przykład właśnie lęku albo nie wiem, jakiegoś przerażenia, czy pierwszy raz dostali dwa ataki albo paniki, dostają trzeci, no to gdzie? No to najłatwiej jest wejść do Google'a, tak? Znaczy najszybciej i może tam znajdą osobę, która cierpi na to samo, w jakiś sposób im pomoże. Także to różnie działa. Dawid Polak, który mówi w tej książce o swoim zaburzeniu lękowym na tle zdrowotnym, które jest no, też jakby charakterystyczne, mówi, że był taki okres w jego życiu, że przepadł w tym internecie i co mu zrobiło bardzo źle, no bo no, rzeczywiście jest tak, że jak komuś jest lepiej, to już do tego internetu nie wchodzi i nie pisze o tym, że to nie działa, tamto nie działa, ten specjalista jest beznadziejny, tamten beznadziejny, a może pizioła na końcu, co może być w ogóle absolutną kaszaną. Przepraszam za słowo, ale nie znajduję innego. Odpowiada rzeczywistość. Natomiast co mogę powiedzieć, jakby dużo mówimy o tym właśnie, że tych specjalistów nie ma i nie ma gdzie pójść po pomoc, a trochę za mało moim zdaniem mówimy o tym, co dobrego dzieje się w Polsce i to zaraz powiem o tej fundacji między innymi, ale to, co dobrego się dzieje, to dzieje się od kilku lat pilotaż reformy psychiatrii w Polsce, która w dużym uproszczeniu ma prowadzić do tego, że szpital nie będzie pierwszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o taki głęboki kryzys. I powstało w tej chwili 40 kilka, o ile się nie mylę. Jeśli ktoś jest na sali i ma aktualne wiadomości, to bardzo proszę o korektę. 40 kilka ośrodków, które się nazywają środowiskowymi centrami zdrowia psychicznego i ta dzielnica, czyli Mokotów, ma szczęście posiadać taki ośrodek na ulicy Grodgera na dole. Idzie się 15 minut i on naprawdę działa. To znaczy takie miejsca w formie idealnej mają działać tak, że jeżeli osoba jest w kryzysie, to może się zgłosić do takiego punktu konsultacyjnego i w ciągu 72 godzin powinna dostać odpowiedź w postaci szytej na miarę pomocy, czyli no, konsultacje ze specjalistą, który ustali, czy ona wymaga ścieżki psychiatrycznej, czy może psychoterapia, a może oddział dzienny, a może na przykład nie ma żadnego kryzysu, znaczy jej kryzys psychiczny wynika z głębokiej samotności i tak naprawdę poszukajmy razem dla pani, pana miejsca, w którym będzie pan mógł spotkać innych ludzi i być z nimi w jakiś życzliwy sposób. Pytałaś mnie o fundację, która walczy ze stereotypami, o której mówi w tej książce Kasia Parzuchowska. Ta fundacja nazywa się FK i Kasia tam była edukatorką, nie wiem czy jest dalej, i prowadzi zajęcia na przykład dla osób z tak zwanej pierwszego takiego kontaktu, czyli na przykład dla policjantów, straży miejskiej, dzielnicowych czy służb ratowniczych, które na przykład jak wchodzą do domu i mają do czynienia z osobą, która jest ewidentnie w jakimś kryzysie psychicznym, to jakby wiedzą z kim i z
czym mają do czynienia. W związku z tym Kasia opowiadała mi na przykład o takich ćwiczeniach z tego, żeby te osoby wiedziały, jak to jest, jak się ma doświadczenie psychozy, czy też jest się w schizofrenii, ma się doświadczenie schizofrenii. I jedno z tych ćwiczeń polegało na tym, że zakładało się słuchawki, w których był zgiełk albo wiele głosów i trzeba było jednocześnie prowadzić rozmowę. Ja sobie ostatnio pomyślałam, chyba u Gośki Serafin na wizji wpadłam na ten pomysł, jak fajnie by było, gdybyśmy wykorzystali te technologie, które mamy nowoczesne, na przykład wirtualną technologię, do tego, żeby mieć takie dostępne ćwiczenia dla różnych ludzi, tych wszystkich, którzy chcą albo którzy pracują z osobami z zaburzeniami, żeby doświadczyć tego, jak one odbierają rzeczywistość. Na przykład, nie wiem jak to dokładnie działa, ale wyobrażam sobie, że można by było zakładać takie okulary razem ze słuchawkami i na przykład dowiedzieć się, na czym polega dokładnie atak paniki. Nie to, że życzę każdemu i na pewno trzeba by było zrobić jakąś listę przeciwwskazań, kto może, a kto nie może z tego korzystać, ale chodzi mi o to, że jedyne co mamy na podorędziu w tej chwili, żeby zrozumieć cudze cierpienie czy cudze doświadczenie, to są słowa. Po to powstała ta książka. Ale słowa to nie wszystko. Znaczy ktoś, nasza empatia jest jednak ograniczona i to jest trochę tak, wydaje mi się, to jest jakieś takie durne porównanie, ale no, w tej chwili nie znajduję innego, ale no, nie jesteśmy sobie w stanie na sucho wyobrazić, co to znaczy być rodzicem noworodka. To trzeba doświadczyć i tak jest chyba z każdym trudnym doświadczeniem, że no, możemy opowiadać komuś, jak to jest, i on przy swojej dużej empatii jest w stanie to zrozumieć, ale do pewnego stopnia. Natomiast gdybyśmy mogli właśnie mieć taką możliwość i myślę, że obcowanie z osobami w kryzysie, które nam o tym opowiadają, no byłoby czymś, co pozwoliłoby się nam otworzyć bardziej na ten świat, a nie żyć tylko w stereotypach albo w jakichś przekonaniach na ten temat. Agnieszka, wspomniałaś o tym programie pilotażowym. Jeszcze chciałabym uściślić, bo być może ktoś chciałby skorzystać, czy to jest pomoc bezpłatna, tam gdzie przychodzę i 72 godziny na reakcję jest. Rozumiem, że to jest dostępne dla każdego. I na stronie tego centrum zdrowia psychicznego org.pl jest cała mapa w całej Polsce, gdzie takie ośrodki istnieją. Docelowo ma ich powstać 300 i zobaczymy jakby co z tej reformy. Rozmowa z Małgosią Serafin otwiera książkę, natomiast zamyka ją spotkanie z Tomaszem Szafrańskim, psychiatrą, i zaczęłam się zastanawiać teraz, Agnieszka, czy od początku wiedziałaś, że ekspert się znajdzie w tej książce, czy chciałaś zostawić przestrzeń dla tych, którzy opowiadają o swoim doświadczeniu? Kiedy ta decyzja się pojawiła? Nie wiem, Monika, kiedy się pojawiła? Wydawnictwo Znak teraz Wydawnictwo się wypowie. Znak, Litera Nowa, inicjatorka, redaktorka. No chyba na samym końcu się pojawiła ta decyzja i wydaje mi się, że się bardzo długo z nią woziłam, bo bałam się jednej rzeczy, że tutaj mam opowieści ekspertów przez doświadczenie, bo tak są nazywane też osoby, które mają doświadczenie kryzysu, bo są ekspertami od własnego kryzysu. Natomiast tu występuje profesjonalista, reprezentant jakby strony medycznej, psychiatra i tak się zastanawiałam, na ile to może jakoś, nie wiem, no, unieważnić, nie unieważnić, ale jakby, no, że tutaj pojawi się ten język medyczny, a tutaj opowieści pacjenckie i właśnie, że te osoby nagle się staną pacjentami, a pan doktor lekarzem. Ale pan doktor Szafrański jest po prostu świetnym psychiatrą, a w dodatku jest psychiatrą środowiskowym i ktoś mi opowiadał niedawno, że jak występował na Kongresie Zdrowia Psychicznego, który jest organizowany przez pacjentów, dla pacjentów i też dla lekarzy i psychiatrów, to pan doktor jakby w tłumie był właśnie nie w kitlu, tylko w jakiejś kamizelce z napisem wolontariusz. I w ogóle pana doktora Bazylę pozdrawiam. Nie wiem, gdzie on tu jest, bo miał być dzisiaj w sali, ale jeśli jest online, to też pozdrawiam serdecznie. Myślę, że to jest ważny głos, w ogóle ważny głos też wnoszący przede wszystkim dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w psychiatrii środowiskowej, ale też uczulający nas wszystkich na to właśnie, że ochrona zdrowia jest owszem bardzo ważna i jest bardzo potrzebna i jej jakość jest ważna, natomiast poza ochroną zdrowia jesteśmy jeszcze my wszyscy. To skoro mówisz o tym, że jesteśmy jeszcze my wszyscy, to powiedz trochę o doświadczeniach twoich bohaterów, jeżeli chodzi o to, jak reaguje środowisko, myślę o pracy. Ty sama też możesz mówić o tym, no właśnie, kiedy dostaje się w pewnym momencie rodzaj takiej instrukcji, kiedy już rozpoznajesz sygnały, kiedy wiesz, że za chwilę może być poważny problem. Tylko pytanie,
Ilu z twoich bohaterów jest w stanie powiedzieć pracodawcy, z czym się mierzy i ilu pracodawców pomaga? Gosia Serafin mówi o tym, że udało jej się w pewnym momencie wracać powoli, bo pracodawca wiedział i jakby ten stopień wchodzenia w obowiązki był taki stopniowany, co daje komfort. Ale chyba nie wszyscy tak mają i nie wszyscy mogą to powiedzieć wprost. Powiedziałabym, że mniejszość tak ma. Myślę, że wiele osób, i to nie mówię tylko już o bohaterkach i bohaterach tej książki, ale też o innych osobach po kryzysie czy w kryzysie, który znam. I myślę, że bardzo wiele osób się w ogóle z tym nie ujawnia. No, bojąc się właśnie stygmatyzacji tego, Jezu, co to będzie, a jak długo ona będzie na tym zwolnieniu, a jak pójdzie na jedno zwolnienie, to może za chwilę pójdzie na drugie. Myślę, że to jest wciąż u nas problem. I też to zależy od tego, jakie rozpoznanie się ma, no bo trochę mam wrażenie, że oswajamy depresję, chociaż to jest też dyskusyjne moim zdaniem. Natomiast jeśli chodzi o schizofrenię, to ona jest cały czas oblepiona masą fałszywych przekonań na jej temat. Czy choroba afektywna dwubiegunowa. Więc myślę, że tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. No, w fantastycznym jakby miejscu jest na przykład Marek Plawgo, były sportowiec, który pracuje w takiej dużej firmie eventowej, ale zagranicznej. I tam opowiada o tym, że tam już są pewne procedury i po prostu jak on się ujawnił z tym, że choruje na depresję, a zrobił to jeszcze przed tym momentem, kiedy w ogóle świat sportowy nie mówił o żadnych zaburzeniach psychicznych, no bo u nich to w zdrowym ciele zdrowy duch. To jak on się z tym ujawnił, to dostał taką osobę, coś w rodzaju anioła stróża, jak on to nazywa, czyli osobę, która już miała takie doświadczenie i trochę była gdzieś tam takim dobrym duchem, która od czasu do czasu go pytała, Marek, jak z czymś ci będzie trudno, to mi powiedz, ja ci pomogę, albo wiesz, możesz pracować trochę wolniej i tak dalej. My też, wydaje mi się, że ten świat, który stworzyliśmy, nie sprzyja w ogóle temu, żeby ludzie pracowali w zgodzie jakby ze swoimi możliwościami. A osoby, które są w kryzysie czy po kryzysie, czasem, nie zawsze, ale potrzebują trochę innego trybu pracy. Potrzebują na przykład się wyspać, bardzo dziwna rzecz. Albo regularnie spożywać posiłki, bardzo dziwna rzecz dzisiaj, kto je regularnie posiłki albo się wysypia. Albo potrzebują nie mieć tylu bodźców z mediów społecznościowych. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na przykład przyszedł do firmy medialnej i powiedział, przepraszam, ale nie, ja nie korzystam z mediów społecznościowych, ponieważ one mi bardzo źle robią. Ale część twoich bohaterów już mówi, że robią takie ostre cięcia, wręcz chirurgiczne, że wiedzą, że taka i taka decyzja doprowadzi do nawrotu choroby. I odcinają się kompletnie, tak samo jak mówią, że już coraz mniej mają czasu na przykład na small talki. Jeżeli się z kimś rozmawiam, jeżeli się spotykam i rozmawiam, to rozmawiam tylko o tym, co najważniejsze. Myślę, że łatwiej jest dokonać takich decyzji w takich relacjach, wiesz, znajomościowo-przyjacielskich, natomiast nie w pracy cały czas. To jest bardzo uprzywilejowana sytuacja, że ktoś może stawiać warunki i powiedzieć, słuchajcie, ja nie mogę w ten sposób pracować, ponieważ pracowałem tak przez ostatnie 12 lat i to był jeden z czynników, który doprowadził na przykład do depresji, ponieważ się absolutnie wyeksploatowałam do cna i wiem, że już to mi szkodzi i nie będę pracować po 15 godzin dziennie, no to trzeba mieć albo jakieś zaplecze, albo jakieś, wiesz, trafić na takie miejsce pracy, które to zrozumie, a my jesteśmy, mam wrażenie, wciąż w lesie, chociaż chciałabym powiedzieć co innego. Agato, zapytam o taką rzecz może nietypową, ale to też mnie zachwyciło u twoich rozmówców, że część z nich używa poczucia humoru. Mam wrażenie, jako takiego narzędzia, żeby przynajmniej część cierpienia przeżyć na własnych warunkach. Oni nie prześmiewają swojej choroby, zaburzeń czy kryzysu, ale włączają chyba jakiś rodzaj takiego dystansu. To jest też coś takiego, co powoduje, że jakby dostajesz jakąś taką broń, która ci służy. Powiedz o tym, bo to też jest zaskakujące, kiedy czytasz i nagle widzisz człowieka, tylko mam wrażenie, że chodzi o to, żeby z tego mógł, że jedyną osobą uprawomocnioną do tego, żeby sobie z tego żartować, jest osoba, która przeżywa to cierpienie, nikt z zewnątrz. No chyba, że się, wiesz, jesteś w jakiejś bezpiecznej relacji i te osoby cię znają długo, jakby mogą też sobie pozwolić na uczestniczenie w tym śmiechu. Ja myślę, że to jest w ogóle wspaniała broń, z której my wszyscy trochę za rzadko korzystamy i rzeczywiście to tworzy taki dystans do siebie. I Dawid Polak, który tutaj mówi o swoich zaburzeniach lękowych, mężczyzna, mówi o zaburzeniach lękowych jeszcze na tle zdrowia, to już w ogóle jakaś piętrowa konstrukcja, a on jednak potrafi się z tego śmiać i kiedyś mu zresztą napisałam, że to jest jego największa broń.
I rzeczywiście może to być leczące. Kasia Parzuchowska, która też opowiada o tym, że się śmiali ze swoimi pacjentami, znaczy z innymi pacjentami z doświadczeniem schizofrenii na oddziale. Robili sobie różne żarty ze swoich na przykład objawów, ale wydaje mi się, że ten śmiech przychodzi w momencie, kiedy już się czujemy lepiej. A jak człowiek jest w takim głębokim kryzysie na dnie, niezależnie od tego, czy to jest PTSD, czy to jest nasilenie zaburzeń obsesyjno-lękowych, to myślę, że chociażby chciał, to się nie zdobędzie na ten śmiech, bo po prostu nie ma na to siły. To ja wrócę jeszcze na chwilę, Agnieszka, do Tomasza Szafrańskiego, bo on podejmuje bardzo ważny temat cierpienia i bezsilności tych, którzy towarzyszą osobom w kryzysie psychicznym. Bo faktycznie o nich, jeżeli mówię, używałyśmy tego słowa system też zapomina, że jeżeli już się uda znaleźć pomoc dla osoby w kryzysie cierpiącej, chorej, to ta rodzina, otoczenie tak naprawdę dalej jest bezradna. Powiedz trochę o tym temacie, bo bardzo się cieszę, że on mówi wprost, że bycie z każdą osobą chorującą, niezależnie na jaką chorobę, jest wyzwaniem. Myślę, że nawet powiedzenie tego na głos jest jakby odzyskaniem przestrzeni na to cierpienie też, które jest czasami już niezauważane, na nie już nie ma miejsca. Tak, i dzięki, jak mnie pytałaś wcześniej o to, co ja zrozumiałam dzięki tym rozmowom i na co mi one otworzyły oczy, to jest jeszcze jeden aspekt tych spotkań. To, że jakby dotarło do mnie, że bliscy, czy to jest rodzina, czy przyjaciele, czy znajomi tych osób, no po pierwsze są w tej bezradności, o której powiedziałaś, bo nie mają tych narzędzi i trochę nie wiedzą, jak, mówiąc brzydko, obsługiwać tę osobę z kryzysem. To nie jest dobre słowo, ale no, państwo na pewno wiedzą, o co mi chodzi. Natomiast no, rzeczywiście to jest ta grupa jakby najpóźniej, a w zasadzie prawie nigdy nie dostaje pomocy, bo jeżeli mamy jakieś grupy samopomocowe, na przykład dla osób z depresją albo osób z zaburzeniami lękowymi, no to one są. Pewnie jest ich więcej, znacznie więcej w takim mieście jak Warszawa niż gdzie indziej, ale jeśli chodzi o rodziny, o bliskich osób chorujących, no to jest ich bardzo niewiele i one często też wstydzą się przyznać do tego, że potrzebują pomocy, że są obciążone, że też tracą czasem nadzieję, co dalej będzie z tą osobą. Czy ona z tego kryzysu wyjdzie, a jeżeli wyszła, to czy ten kryzys powróci, a jeśli powróci, to kiedy? Więc to jest absolutnie zaniedbany też obszar tak systemowo u nas, myślę. I nie wiem, czy to powiedzieć, ale ostatnio sobie pomyślałam, że to powinna być druga część tej książki. Monika tutaj już wychwyciła. Słuchaj, to muszę cię zapytać jeszcze o taki moment dotyczący tempa reakcji. Tempa reakcji? Tak, tempa reakcji, jeżeli chodzi o to, żeby poprosić o pomoc. Bo ja mam wrażenie, że my często sami umniejszamy własne cierpienie, a bo ten to ma gorzej, to co ja pójdę do psychiatry czy psychologa, będę mu zawracać swoimi trudnościami głowę. Chociaż się rozsypujesz, chociaż jest źle, to powiedz, jaki obraz się tworzy z tych opowieści twoich bohaterów? Bo często to cierpienie jest przedłużane, bo brakuje nam tej odwagi, że my możemy, bo nikt nas też nie uczy tego, żeby można poprosić o pomoc. Zastanawiam się, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie dokonywać jakichś po prostu strasznych uogólnień. No, myślę, że jest bardzo różnie i też jest bardzo różnie w przypadku tych bohaterów i w przypadku innych osób zmagających się z kryzysem, ale mamy taką tendencję do przeciągania tego z różnych powodów. Myślę, ja to chyba gdzieś wcześniej powiedziałam przy okazji poprzedniej książki Dom w butelce, że mamy taką żołnierskość w sobie, przynajmniej wiele z nas. Historycznie jest to jakoś wytłumaczalne i też pewnie przez sposób wychowania, który trochę się zmienia, ale takie, że dobra, tam nie dam sobie radę, wezmę się w garść, już nawet nikt mi nie musi mówić, że się weź w garść, bo ja się sama wezmę albo się sam wezmę. To się powoli zmienia, mam wrażenie, może w tych młodszych pokoleniach, ale gdzieś to takie dawanie radę do końca i za wszelką cenę myślę, że czasem nam pomaga, bo nie jest tak, że nie, ale czasem nas prowadzi do absolutnej katastrofy, to znaczy do tego, że już prosisz tą pomoc w momencie, kiedy nie chcę powiedzieć, że jest za późno, ale to jest taki etap, że potrzebujesz tej pomocy bardzo dużo, a gdybyś poprosił o nią, nie wiem, rok temu, 3 lata temu, to być może te szkody nie byłyby tak dalekie i ta pomoc mogłaby się sprowadzić na przykład do zmiany trybu życia, a nie do leczenia wielopoziomowego.
powrót podmiotowości. To też jest taki wątek, który się przewija w różnych rozmowach. Twoi rozmówcy mówią czasami, że lekarz jest w stanie poświęcić więcej czasu na rozmowę z rodziną, opowiadając o konkretnym zaburzeniu, niż z samym pacjentem. Z czego to może wynikać, że znowu jakby, to też jest doświadczenie bardzo często, o którym mówią osoby na przykład z niepełnosprawnościami, że wystarczy tylko i wyłącznie, że jesteś z kimś, kto chodzi na własnych nogach, a ty jesteś na wózku i na przykład pani w banku mówi nagle do osoby, która jest razem z tobą, jakby wózek odbierał ci możliwość podejmowania decyzji. Myślę, że to bardzo zależy, na kogo się trafi. Są różni lekarze i też są lekarze, którzy nie są wolni od stereotypów na temat swoich pacjentów. To są ludzie jak każdy inny. Więc i wy też nie czarujecie, pokazujecie, że czasami droga do diagnozy jest drogą jest przez bardzo, mękę. Jest bardzo długa i też myślę, wydaje, że tak, nie tylko dlatego, że to zależy na kogo się trafi, ale też dlatego, że te kryteria diagnostyczne się też zmieniają i nie wiem, ktoś miał jakąś diagnozę 5 lat temu, a później się okazuje, że coś się zmienia i że jednak jest jakaś trafniejsza diagnoza i że leczenie się zmieniło, bo też cały czas medycyna idzie do przodu i też psychoterapia się zmienia. Więc no, człowiek nie jest maszyną, tylko jest żyjącą, czującą, przeżywającą i bardzo skomplikowaną istotą i czasem bardzo trudno jest dotrzeć, jak mu najlepiej pomóc. Więc często leczenie czy też wychodzenie z kryzysów jest drogą wyboistą i składa się na przykład z próbowania jednych leków, dopasowywania drugich. To oczywiście jest bardzo kosztowne i trwa. Przede wszystkim trwa. Też jakby chciałabym rozbić taki mit, który może część z nas posiada, jeśli znamy jakieś osoby w kryzysie psychicznym, że jak oni pójdą do tego specjalisty, to jak mówi doktor Szafrański, za 3 tygodnie wrócą naprawieni. A przynajmniej taka jest nasza nadzieja, tak? Może nie za 3 tygodnie, no ale za 2 miesiące. A czasami tak wcale nie jest. Znaczy, są takie kryzysy, które trwają znacznie dłużej. Są kryzysy, które mają nawroty. Na przykład depresja jest takim zaburzeniem, które ma tendencję do nawracania. Podobnie zaburzenia lękowe też. Ale moi bohaterowie i bohaterki mówią o tym trochę, o tym, jak to jest żyć w takim kryzysie. I jak też kryzys pomaga im lepiej siebie poznać, tak? Zadać sobie pytania, właśnie o te pytania, które wymieniłam na początku, czyli co, kim ja jestem w ogóle, co mi służy, co mi szkodzi, jak ja chcę żyć. Wiesz, to są takie pytania w zasadzie, które każdy, nawet zdrowy, nie chcę wchodzić w tą aleję, powinien sobie zadawać, ale my ich sobie nie zadajemy, bo mi się wydaje, że mamy tendencję do przeżywania tego życia dosyć bezrefleksyjnie i to nie jest nasza wina, po prostu też trochę jesteśmy tak skonstruowani, że refleksja jest bardzo kosztowna, bo często wymaga zmiany. Bardzo mi się też podoba, że twoi rozmówcy zwracają uwagę na to, na co im zwrócili inni uwagę podczas spotkań, że nie jesteśmy swoją chorobą czy swoim kryzysem. I mówią o wielu książkach, które ich uratowały, podcastach. Świetnie, że oni nazywają wprost, podają konkretnych autorów podcasty, bo z tego można skorzystać. Ale mówią o tym, że dla nich pocieszające też właśnie było to, że osoby z konkretnymi diagnozami takimi jak ich są doktorami prawa, robią doktorat na Politechnice, zmagają się z tym wszystkim, ale to nie przeszkadza im żyć, mają swoje pasje. Agnieszka, jak często ty się sama bałaś, bo ty mówisz wprost o swoich zaburzeniach lękowych. Bajka o lęku, to oni też ostatnio rozmawiałyśmy. Jak boję często się tego pytania. To mogę czy nie? Bo ja się mogę wycofać. No, ja nie, chcę, no, żebyś się czuła komfortowo. Nie. Proszę, proszę. To chciałam cię zapytać, jak często ty miałaś w sobie taki lęk, że idziesz do obcej osoby, będziesz rozmawiać z nią o rzeczach najważniejszych, najtrudniejszych, bolesnych i ten moment, kiedy wiesz, że no bo ciebie prowadzi intuicja, serce i wiesz, że z tego będzie dobro, my już z tego dobra możemy czerpać, no ale musisz przełamać właśnie swój lęk. Jak wyglądało to? Ja się nigdy nie boję moich rozmówców. Naprawdę? Naprawdę. A to jest wspaniałe. No to jest wspaniałe, ale dopiero teraz to sobie uświadomiłam. Ja jestem po prostu ich ciekawa i chcę i chciałabym, i nie wiem, czy to potrafię, ale bardzo mi zależy na tym, żeby oni się czuli bezpiecznie rozmawiając ze mną. I w każdej chwili jestem się w stanie wycofać z tej rozmowy. To znaczy, jeżeli ta osoba stwierdzi, że jednak nie jest gotowa, jest to dla niej za trudne, nie chce tego jakby publicznie pokazać. Wiesz, no, te osoby się wykazały niezwykłą odwagą. Nie tylko dlatego, że mówią o najtrudniejszych w swoim życiu rzeczach, ale też dlatego, że mówią to pod imieniem i nazwiskiem.
Więc tak, jak mnie pytasz o lęk, to nie, to ja się nie boję moich rozmówców i no po prostu bardzo ich lubię. Ja też ich bardzo lubię i państwo, którzy będą czytać, pewnie dołączą do tego wyznania. To porozmawiajmy jeszcze trochę o PTSD. Umieszczasz tak naprawdę dwie historie. Jedna jest historią, o której już trochę wspomniałaś, czyli historia stresu pourazowego związanego z koszmarnymi doświadczeniami wojennymi. Mówimy tutaj o żołnierzu, który był obecny na misjach w Afganistanie i w Iraku. I druga historia, absolutnie też przejmująca, która we mnie cały czas pracuje, to jest rozmowa z Kasią, która opowiada o PTSD, który wynika z kompletnie innych wydarzeń. Natomiast ta rozmowa pokazała mi, jak bardzo ważne jest też ciało, jak ono jest mądre. Ja bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Nie znam pani Kasi osobiście, ale użyję tego sformułowania dziewczyny, bo zrozumiałam dzięki wam, że miałam pretensje do ciała, że ono mnie zdradza, jak jestem w takim pędzie, robię wszystko i nagle choroba, ja jestem wściekła. A ta wasza rozmowa otworzyła mi oczy, że to ja zdradzam własne ciało, czyli zajeżdżam się. Ja potrafię też to robić, jak pewnie wielu z nas. Myślę, że ten wątek jakby ważności ciała i tego, co ono do nas mówi, pojawia się w wielu tych historiach. W sensie my mamy taką tendencję jednak do rozszczepiania tego umysłu od ciała i bagatelizowania tych sygnałów, które często nam mówią, hej, zatrzymaj się, to jest ten moment. I jakby przegapiamy, nie wiem, jakieś bóle czy potworne zmęczenie i nagle po prostu lądujemy w jakimś miejscu, o którym nigdy nie myśleliśmy, że wylądujemy, więc to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby tego ciała słuchać, ale jeżeli pytasz o PTSD, to ja bardzo, to jest bardzo złożone pojęcie, czy też doświadczenie, tak, i ono w tej chwili chyba się zmieniła klasyfikacja w ICD-11. Ja nie będę się tutaj mądrzyć, bo absolutnie nie mam takiej wiedzy. No w każdym razie zależało mi na tym, żeby pojawiły się w tej historii dwie różne opowieści na temat PTSD, po to, żeby pokazać, jak bardzo różny ono może mieć wymiar. I stąd mamy tak zwane klasyczne PTSD w wydaniu Szymona Mutwickiego, też przy okazji opowieść mężczyzny o zespole stresu pourazowego, i mamy opowieść Kasi, która jest jakby zupełnie inny scenariusz tego, co się wydarzyło. Tam jest, no i siłą rzeczy nie zmieściłam w tej książce wszystkich absolutnie diagnoz i też nie było to moją intencją. No to nie jest katalog zaburzeń, który zresztą za 5 lat albo za 10 będzie wyglądał inaczej niż wygląda. Tylko jednak spotkanie z pojedynczymi osobami, które się zmagają z czymś, z czym możemy się utożsamić, albo z czym, nie wiem, może w historii tych osób znajdziemy swoich bliskich, albo swoje dzieci, albo swoich rodziców, albo swoich współpracowników. Agato, porozmawiajmy jeszcze przynajmniej trochę o lekach, bo taki lęk przed lekami, przed farmakologią jest tutaj obecny w wielu historiach. Co ci najbardziej utkwiło, jeżeli chodzi o ten temat opowieści? Bo ja po wielu rozmowach zrozumiałam, że czasami boimy się czegoś, co może nam pomóc. I znowu jest przedłużane cierpienie, bo boimy się, że to nas zmienia. Jeden z wielu stereotypów. Nie czuję się trochę kompetentna, żeby tak odpowiedzieć ci na to pytanie, tak jakbym chciała ci odpowiedzieć, żeby ludzie tutaj zyskali jakąś mądrość. Ale po prostu czasami leki ratują życie. Czasami ratują jakość tego życia i wydają mi się szkodliwe na przykład no, różne teksty, które podważają w ogóle sensowność ich brania, no bo tak też jest czasami. Natomiast no, co mogę powiedzieć, doświadczenia osoby z zaburzeniem lękowym i wszyscy, którzy doświadczyli ich, myślę, że się odnajdą w tym, no to ja się bardzo długo broniłam przed lekami, a później jak już się odważyłam je wziąć, bo nie było innego wyjścia, no to się zastanawiałam, dlaczego nie zrobiłam tego 15 lat wcześniej. Na szczęście, wiesz, z leków można zrezygnować w którymś momencie, przynajmniej przy przypadku niektórych zaburzeń, bo są i takie, na które trzeba brać leki właściwie do końca życia, chociaż też to różnie bywa. No ale leczymy się na cukrzycę, leczymy się na chorą wątrobę, leczymy się na serce i w tym jakby nie widzimy niczego zdrożnego. A leki psychiatryczne czasami budzą panikę i tak jakby to było jakieś właśnie nie wiem co. Pojawiają się, skoro leki, to od razu mi się w głowie wyświetliło hasło szpital i tak jak mówisz, nie ma jednej historii. Są
zostało mi w głowie takie konsylium, gdzie w zasadzie pacjenci przychodzili jak na egzamin, czyli nawet ten podział ról był taki, że siedzi pan lekarz, ty siedzisz za biurkiem, ale też cała masa takich historii. Ale dodam jeszcze, tak. Didaskalia, możemy się tak trochę zdjąć tego ołowiu z tego spotkania, bo może że pod tym konsylium na korytarzu, i to jest opowieść Kasi Porzechowskiej, siedzieli pacjenci, którzy między sobą ustalali, co powiedzieć temu konsylium, żeby jak najszybciej wyjść ze szpitala. To były dwa konsylia, pacjenckie i eksperckie. To jest jedna historia, ale też twoi bohaterowie też mówią o tym, że wspominam, że szpital dla nich był takim momentem startu. Czasami to była trzecia czy piąta hospitalizacja, gdzie mieli wrażenie, że cała ekipa współpracuje, salowe, pielęgniarki, więc znowu no w tym próbowaniu jest sens, że nawet jeżeli zawiedzie nas jeden szpital, jeden lekarz, jeden psychiatra, żeby znowu próbować. No tak, no to jest pytanie. I tu jest chyba pytanie o to, jakie masz wsparcie rodzinne i tych najbliższych znajomych. I znowu wracamy do tego samego. Jakby im większe masz wsparcie, tym większa jest szansa, że nawet jak się zawiodłeś i nawet jak twoje doświadczenie pobytu w szpitalu A i B czy kontaktu z lekarzem X i Y było negatywne, no to jednak będziesz próbować dalej i się nie złamiesz. A jeśli wracasz do pustego domu i w sumie wokół siebie też masz pusto, no to jest mała szansa, że się zmotywujesz do tego, żeby próbować ponownie. Tak samo jest z uzależnieniami, prawda? Znaczy musisz mieć jakąś motywację do tego, żeby chcieć żyć. I tak żeby nie roztaczać jakby różowego obrazu, że w szpitalu jest fajnie, no to są takie szpitale, gdzie jest kompletnie niefajnie, używając tego słowa fajnie, bo nie wiem, jak szpital może być fajny, ale są takie, gdzie panuje po prostu życzliwa atmosfera i gdzie są zajęcia przede wszystkim dla pacjentów, a nie tylko podawanie leków i sen. I chodzi o to, żeby pacjenci byli spokojni. Tylko są takie miejsca, gdzie jest psychoedukacja, gdzie są, nie wiem, na Sobieskiego w instytucie byłam tam zresztą kilka miesięcy temu, jest sala, gdzie pacjenci mają zajęcia z malowania, rysowania artystyczne i w ogóle, no właśnie tak odruchowo chciałabym Państwa tam zaprosić, ale trochę nie mogę. No ale właśnie sobie pomyślałam teraz, kurczę, dlaczego nie? Dlaczego w sumie nie można wejść i zobaczyć, co pięknego tworzą ci ludzie? To jest niesamowite w ogóle też, wiesz, jakby wejście w świat takiej osoby z doświadczeniem. Właśnie pokazujesz łączenie światów, a nie, że my się oddzielamy. Nie, nie, no właśnie, nie, ale wejść, teraz sobie zdałam sprawę, że wiesz, na przykład kontakt z taką sztuką człowieka w głębokiej depresji czy z doświadczeniem schizofrenii może mam dużo więcej jakby uświadomić niż, nie wiem, przeczytanych 10 tekstów na ten temat. Narodził się pomysł. Słuchaj, no. Może chociaż w jednym szpitalu nie, się no, uda też nie można zakłócać tam im życia, ale no, to też są takie miejsca, to chciałam powiedzieć. I też chyba w szpitalu w Tworkach jest arteterapia i tam się... No właśnie, dziękuję. Słuchajcie, to jest jeszcze taki moment, może skorzystam z tego, o czym mówią twoi bohaterowie. Jeden z bohaterek mówi o tym, że pod koniec zajęć stworzyli sobie taką bazę wspierających słów, wypowiedzi i zachowań. Podam konkretny przykład, atak paniki. Koszmarne doświadczenie, jak pomóc się komuś, nie wiem, nawet nie wyrwać, tylko przynajmniej na chwilę go rozbić, bo wiadomo, że to minie, ale osoba, która jest w tym stanie, jest przerażona, bo ma wrażenie, że umiera. Co zrobić? Jak się jest na zewnątrz? Tak, załóżmy, że siedzimy teraz, ktoś z nas dostaje ataku paniki i my nie chcemy go zostawić, ale nie wiem, zaczynamy cały czas do niego gadać, przytulać na siłę, jest jeszcze gorzej, więc co zrobić, żeby nie zaszkodzić, ale być z tym człowiekiem? Czy są na sali osoby, które doświadczają ataków paniki? Czy mogą odpowiedzieć na pytanie, co im pomaga? Takie pytanie co zadać. W tym momencie, co w tym momencie dla ciebie mogę zrobić? Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? A czy ta osoba, to ja odbiję piłeczkę, będzie miał taki ping-pong, ale życzliwy jak najbardziej. Jeżeli zadam to pytanie, co mogę dla ciebie zrobić, ale ta osoba będzie na tyle zamknięta, że nawet nie będzie w stanie mi nic powiedzieć, przestaje pytać, trzymać, okej. Okay. Zostawić. Mhm. Pani, tak czułam, że chce coś powiedzieć. Prosimy bardzo. Chciałam powiedzieć, żeby nie bagatelizować. Nie mówić, że wydaje ci się tylko. Nie, nie, usiądź sobie, wydaje ci się. Tylko zauważyć to. Aha, okej, okay. Tak masz.
Chcę powiedzieć tylko, że trudność polega na tym, że nawet jak ktoś doświadcza ataku paniki i nam o tym nie powie, to mamy małą szansę się tego dowiedzieć, nawet jeśli siedzi przed nami, prawda? No, może być tak, że bo to nie jest tak, że osoba w ataku paniki na przykład na środku ulicy mdleje w jakiś spektakularny sposób, chociaż też może się tak zdarzyć. Często tego nie widać, a w środku się przeżywa piekło i się wydaje, że człowiek na przykład zwariuje za chwilę albo umrze na zawał albo coś jeszcze innego, więc no jakby w ogóle nawiązanie kontaktu, no jak się jest bliską osobą tej osoby, no to czasami myślę, że można to rozpoznać, że coś się dzieje, no ale niestety mamy tylko słowa, więc... Ja myślę, że pani też tutaj zwróciła na bardzo ważną rzecz uwagę. Marcin Matych też ostatnio o tym mówił, czyli doktor Nerwica, że to jest niesamowite, że jak idziesz do ortopedy i mówisz, że cię boli kolano, no to on ci wierzy na słowo i w ogóle nie podważa, czy na pewno panią boli to kolano. A kiedy na przykład mówisz, że się boisz panicznie, to zdarzają się właśnie takie ping-pongi, ale czy na pewno, ale może pani przesadza. I to niedowierzanie jest dokładaniem cierpienia. To z jednej strony jest niedowierzanie, a to myślę, że z drugiej strony to budzi lęk, że no ja w sumie nie wiem, jak tej osobie pomóc i co zrobić i nawet współczuję jej, ale chciałbym, żeby to jak najszybciej się skończyło. Generalnie do tego się sprowadza. No i niestety czasami jest tak, że to szybko się nie skończy i też trzeba w tym jakoś być. No to jest trudne, ja to rozumiem, że to jest trudne. No. Natomiast wiesz, no, zaburzenia lękowe to jedno, ale myślę sobie na przykład, czy na ile jesteśmy gotowi na przykład wejść w kontakt z osobą, która jest w psychozie albo zaczyna na przykład nam opowiadać o tym, że została dzisiaj papieżem i tak dalej. I tutaj broń Boże nie robię sobie żadnych żartów, tylko jakby cytuję opowieści jednej z moich bohaterek. Więc czy jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać z nią jak z tą samą osobą, która jeszcze 2 tygodnie temu nie czuła się tym papieżem i traktować ją po prostu jako tą samą bliską nam osobę, wiesz, no to jest realne wyzwanie, no i trochę nie wiem, co z tym zrobić, żebyśmy się nauczyli być z osobami, które inaczej przeżywają świat i mają może trochę cieńszą skórę, ale które są jednocześnie tak niesamowicie wartościowe i ja się cieszę, że one są. I wiesz, jak znaleźć ten most porozumienia, jak korzystać też z ich wrażliwości. No poza tym, że im częściej będziemy spotykać takie osoby i im częściej się odważymy na bycie z nimi, rozmawianie z nimi, tym mamy szansę jakby wzbogacić nie tylko ich świat, ale dać też im poczucie sensu i przynależności do tego społeczeństwa. Chciałam się jeszcze, Agnieszka, zapytać o gotowość na opowiedzenie swojej historii, bo wiadomo, że nie wszyscy taką gotowość mają i chcą być na przykład anonimowi. Ale zapytam cię, jak wyglądała też kwestia autoryzacji. Czy zdarzało się, że ktoś, kiedy przeczytał to, co powiedział, stwierdził, że okej, to zostawiam, ale na przykład tego jeszcze nie uniosę, nie chcę, żeby to się do mnie przypięło gdzieś w jakimś publicznym odbiorze. I bardzo bym chciała też podkreślić, że to, że ktoś mówi wprost, nie oznacza, że wszyscy nagle też musimy, bo ktoś po prostu dojrzewa, prawda? I też wiem, że wiele osób potem ma jakieś takie poczucie winy, ja nie potrafię, ktoś potrafi i sobie jeszcze dorzuca ciężar. Oj nie, broń Boże, nie. Nie chciałabym teraz zachęcać wszystkich, żeby publicznie opowiadali o swoich kryzysach, bo każdy jest jakby w innym miejscu i w ogóle nie ma takiego przymusu. Ale proszę korzystać z tych historii na wszelkie możliwe sposoby, bo po to one są i wiem od każdego mojego rozmówcy i rozmówczyni, że oni to zrobili dla nas, dla was, dla innych i dla siebie, po to, żeby się znaleźć w świetle reflektorów. Zresztą te reflektory są właśnie, nie są to światła wielkiego miasta, czy też Hollywoodu. Nie, naprawdę zrobili to dla nas, dla wszystkich. I natomiast nie każdy absolutnie ma taki obowiązek. Ale pytałaś mnie o autoryzację. Wiesz co, ja się strasznie tego bałam. Znaczy bałam się, że wszyscy się wycofają, jak przeczytają jakby ten tekst. No bo co innego siedzieć twarzą w twarz i rozmawiać, a co innego jednak przeczytać na spokojnie później. Ale znaczy w zasadzie nie było żadnych problemów. Poza jedną osobą, która zdecydowała się absolutnie wycofać z tej książki, ale nie dlatego, że miała poczucie, że ja źle to opowiedziałam, tę rozmowę, czy też to spotkanie, które się między nami odbyło, tylko stwierdziła, że ona, to jest takie okropne, że może ona jakoś sama to wykorzysta, żeby jakby opowiedzieć to przez swoje
jakby kanały dotarcia do ludzi. Mam więcej, nie mogę powiedzieć. Drodzy Państwo, zawsze podczas spotkań z autorami oddajemy przestrzeń dla Was i teraz zarówno będę spoglądać na pytania, które być może tutaj mam internetowo, zaraz sprawdzę. Dorota kiwa głową, że mam, więc już sprawdzam. Nie chciałam w trakcie patrzeć, żeby Państwo nie przypuszczali, że tutaj jakieś sprawy SMS-owe załatwiam, więc już jest, ale może zaczniemy od tych osób, które są razem z nami na miejscu. Czy ktoś miałby ochotę? Ja też nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, jeżeli mogę. Małgosia, mogę Cię zapytać, jaką rozmówczynią jest Agnieszka, bo ona po prostu robi coś fantastycznego i robi to od lat, więc jeżeli ktoś z bohaterów książki chciałby się odważyć i powiedzieć trochę o Agnieszce, powiedzieć nam, jak ona to robi, o Twoim warsztacie, o Twoim byciu człowiekiem, wiesz, bo ja tutaj w ogóle warsztat jest... Chcę powiedzieć, że mój mąż jest też na sali, może on się wypowie. Mężu Tomaszu, zostałeś wywołany i co teraz? Ale z tobą robi książki. To było pytanie. Czy ktoś chciałby? A czy ja mogę cię wyautować, czy nie? To jest bohater mojej książki, Paweł Żuchowski. Brawa dla Pawła. To poprosimy o mikrofon, jeżeli możesz, żeby cię wszyscy słyszeli na końcu świata. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że wszedłeś w momencie pytań. Czy chcesz zadać pytanie? Nie, chciałem po prostu powiedzieć, przepraszam, tobie, czy tobie mam zadać pytanie, czy komu? Nie, no, mam do mnie pytanie. Ja chciałem opowiedzieć Agnieszce, że zgodziłem się po prostu jak gdyby na udział w tym po prostu dlatego, że po prostu, że wiedziałem, że znam Agnieszkę jakieś kilkanaście, czy nie kilkadziesiąt lat. Wyszło teraz na to, że mam 100, ale dobra. Okej, okay, no ale 20 to jest, wiesz, to już jest kilkadziesiąt, okej? Okay? I nie wiem, gdyby z mojej perspektywy, gdyby chodziło o jakąś inną osobę, inną sytuację, to prawdopodobnie po prostu nie zgodziłbym się w ogóle na udział, na w ogóle na taką rozmowę i faktycznie jak gdyby, bo też autoryzacja chyba też przeszła bez żadnych ten i chciałem po prostu, znaczy chciałem powiedzieć, że gdyby nie Agnieszka, po prostu to ja bym chyba w ogóle nie zdobył się w ogóle na cokolwiek, na takiego kalibru w ogóle spowiedź, znaczy nie spowiedź, no opowieść może w takim sensie, więc tylko tyle chciałem. Jest po prostu, dlatego że wiem, że po prostu, znaczy przede wszystkim dlatego, że znam ją osobiście, dlatego że czytałem jej teksty, w których wywiady, jak gdyby, które są fajne. Okay. Ulubione słowo. I po prostu wiedziałem po prostu, że to będzie sytuacja, w której ja będę miał komfort, dlatego że rozmawiam z osobą, którą znam i którą ufam. I to tyle. I że efekt będzie. Wiarygodny. W takim sensie, tak. Dziękuję ci bardzo. Dokładnie. Dziękuję. Paweł, a ja mogę cię jeszcze na chwilę zatrzymać, bo mam pytanie takie, bo wy osobno rozmawialiście wszyscy oczywiście z Agnieszką. Dostajecie książkę, całość do ręki. Zastanawiam się, czy ty już jesteś po lekturze. Na ile właśnie was też to zbliża, bo nagle jesteście częścią tej jednej historii opowieści i też pewnie odkrywacie nowe rzeczy dla was samych w innych historiach. Tak, tak, tak jest. Tak było. Faktycznie ja przeczytałem tylko swój wywiad, innych autoryzacji nie dostałem. Nie, znaczy książkę mam, jak gdyby nie zdążyłem przeczytać całości, ale... Nie wiem, ja się na przykład odnajduję w niektórych historiach i wyłapuję na przykład wszystkie jakieś wspólne elementy, które polegają na tym, że też przychodzi właśnie taki moment, w którym zaczynamy się po prostu uczyć żyć z tą chorobą. Znaczy, znaczy nie z jedną, tylko jak gdyby z każdą, każdy ze swoją może tak w taki sposób. Zaczynam te wszystkie, że przechodzimy jak gdyby przez wspólne fazy najzwyczajniej w świecie, więc... nie wiem, jeżeli tutaj są jakieś inne osoby, które są bohaterami książki, to po prostu to jak gdyby bardzo serdecznie pozdrawiam i tyle, więc to chyba tyle. Dziękuję mam do powiedzenia. Ci bardzo. Ja jednocześnie chcę się wytłumaczyć, że Paweł jest jedyną osobą, którą ja znałam przed powstaniem tej książki. Innych poznałam w trakcie, więc to nie jest tak, że tam są wszyscy moi znajomi z naszej klasy. Naszej klasy chyba już nie ma, ale rzeczywiście poprosiłam Pawła o pomoc, znaczy jakby zapytałam go, czy może uczestniczyć w tej książce, wiedząc, jakim rodzajem zaburzenia on się zmaga, ale też wiedząc o tym, że jeżeli on się zgodzi, to będziemy mieć bardzo autentyczną opowieść i po prostu też taką bardzo mocną i przekonującą, a poza tym bardzo cenię to, co Paweł robi.
artystycznie i jest. I nawzajem. Na to, żeśmy wylali ten miód. Można się nim posmarować. Czy ktoś chciałby jeszcze trochę miodu dodać? Małgosia Serafin. Ja mogę zawsze dodać dużo miodu. Jak Agnieszka napisała do mnie maila, pani Agnieszka wtedy, napisała do mnie maila i zobaczyłam mail od Agnieszka Jucewicz, to miałam takie wow, Jucewicz do mnie pisze. I jeszcze chce w ogóle ze mną porozmawiać, żebym ja w książce była. Bardzo źle znoszę takie miłe no słowa. No tak. No to... I ja się tak bardzo otworzyłam przed Agnieszką. Ona ma coś w sobie takiego, nie wiem, nie zdradzę dużo, jak powiem, że jakby zaprosiłam ją do domu, ja się czułam też bezpiecznie. Ona, cieszyłam się, że ona jest u mnie w tym domu. Czułam się, jakby była tu wczoraj i przedwczoraj, że po prostu wpadła do mnie na kawę. Rozmawiałyśmy bardzo długo i rozmawiałyśmy bardzo szczerze. Ja miałam takie poczucie, że się tak bardzo... mentalnie do naga rozebrałam przed nią. Ona to spisała w bardzo delikatny, fantastyczny sposób. Ja się oczywiście bardzo bałam tej autoryzacji, że za dużo naopowiadałam, więc autoryzację zrobiłam tak trochę takim jednym okiem na ściśnięciu, ale wszystko było okej. I dopiero jak dostałam książkę, to odważyłam się tak przeczytać, jak się czyta książkę, przeczytać rozmowę ze sobą. I się popłakałam strasznie, bo ona to tak ładnie spisała i miałam też takie poczucie, ej kurde, chyba faktycznie jestem dzielna. Dziękuję, Agnieszka. Wielkie brawa. Gosia, ja się prawie też popłakałam przy waszej rozmowie i chciałam wam bardzo podziękować. Bardzo. Ktoś ma pytanie jeszcze albo chciałby coś tutaj Agnieszce opowiedzieć, to jest idealny moment. Tego nie lubi, no to może pytanie. Żeby... Nie mam kieszeni w tej sukience. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Jakieś pytanie, takie nie o mnie najchętniej. To ja jeszcze Cię o jedno zapytam chociaż, bo uzmysłowiła mi Twoje spotkanie z Oliwią Ziempińską, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma być może taką moc właśnie, no mamy tylko słowa, nic więcej czasami, żeby kogoś popchnąć do działania i został we mnie ten przykład, kiedy ona idzie do tatuażysty, mówi mu, co tam chce zrobić i on mówi, że się trochę z niej pośmiał, a potem powiedział, słuchaj, jak chcesz przestać pić, to lepiej pójść na terapię uzależnień na NFZ. Ja byłem i od 2 lat nie piję. I to jest przykład akurat uzależnień, ale czy będziemy mówić o zaburzeniach lękowych, czy będziemy mówić o depresji, czy o zaburzeniach odżywiania, jeżeli spotkam przypadkową osobę i pomyślę, że może mieć problem z tym samym, to jedno zdanie być może będzie takim zapalnikiem, że coś się zmieni. No. Więc tylko słowa, jaż słowa. Ja myślę, że no tak, tylko słowa, jesz słowa, ale myślę, że jak się, jak człowiek, nie chcę powiedzieć, nie chcę używać słowa zdrowienie, ale jak człowiek już trochę z tego kryzysu się wydobędzie i ma taką decyzję, że trochę chce o siebie zawalczyć i trochę jednak pożyć, to myślę, że dzieje się coś takiego, że zaczyna przyciągać do siebie i nie tylko fajne słowa, ale też fajnych ludzi. I no to jest super uczucie i to jest trochę pytanie o tą grupę, które zadałaś na początku. No że kurczę, jest nas tak dużo i że to jest jednak wspólnota i że możemy od siebie czerpać i sobie też nawzajem jakoś pomagać. I w ogóle to zabrzmi strasznie banalnie, ale znaczy chyba nie ma większego sensu w życiu niż być dobrym dla innych ludzi, no. Tutaj powiem dziękuję, bo nie przebiję siły i prostoty tego zdania. Agnieszka Jucewicz. Dziękuję bardzo. Ale przecież pytanie od widzów z internetu. Ja mogę, no, bo oni się poczują zawiedzeni. Tak, przepraszam, tak się zanurzyłam, tak mi dobrze z wami, że już mówię, przepraszam. Oglądałaś pieski na tym no, telefonie. Myślisz? Zamiast... Nie, no ja mam tapetę z pieskiem, ale twój lukier, a właśnie, jak lukier i takie uziemienie, jeżeli chodzi o zwierzęta? Ilu swoich bohaterów ma zwierzaki? Jak lukier przyjął tą książkę? Przyjął, skonsumował, bo taką konsumpcję też znam. Nie, on ma w głębokim poważaniu wszystko, co jakby nie pachnie... dobrym jedzeniem. Nie, no ci zwierzęta są, właśnie, możemy czerpać od siebie nawzajem i od zwierząt to na pewno. One w ogóle moim zdaniem mają jakieś zdolności psychoterapeutyczne, więc... Ja muszę powiedzieć Państwu, że obserwuję Agnieszkę od dawna na Instagramie, odkąd jest lukier. Ona ma na twarzy coś takiego, taką miękkość i w ogóle, nie wiem, synchronizacja serc, cudowne to jest. To. Pytanie od naszych widzów i słuchaczy. Co chciałabyś usłyszeć od kogoś, kto przeczytał twoją książkę Wymarzona recenzja?
Ja już usłyszałam takie wymarzone kilka recenzji, bo te osoby, które zamówiły tę książkę jakby wcześniej w tak zwanej przedsprzedaży już miały szansę ją dostać chyba ze dwa dni temu nawet albo kilka dni temu. I dostaję takie wymarzone recenzje i nie chcę tutaj zdradzać jakby szczegółów tej korespondencji, ale one się sprowadzają do takiego zdania: Jezu, dziękuję. To o mnie, albo to o mojej siostrze, albo to o moim dziecku. Coś zobaczyłam, więcej zrozumiałam. No, wydaje mi się, że nie ma lepszej recenzji. Z jakich doświadczeń czerpiesz empatię wobec rozmówców? Ojej, jest jakie trudne pytanie. No ja bardzo bym chciała, żeby oni mieli poczucie, że zostali wysłuchani, a jeżeli mają takie poczucie, to z czego ono się bierze, no to nie wiem. Może jest coś w trudnym dzieciństwie, co jednak jest jakimś handicapem, a nie tylko daje później trudne doświadczenie. Nie wiem, czy to nie brzmi zbyt enigmatycznie, ale nie chciałabym więcej na to. Proszę sobie jakoś to zinterpretować, nie wiem. Agnieszka, to jeszcze pytanie o takie kawiarnie, które powstają, w których toczą się rozmowy o śmierci i żałobie. Co o takich miejscach myślisz? Jeszcze takie pytanie tutaj. Wydaje mi się, no wiesz, no, nie wiem, mogłabym odpowiedzieć tak, że trochę nie wyobrażam sobie, żebym miała, bym tam chodzić do takiej kawiarni codziennie, ale już mówiąc poważnie, wydaje mi się, że każde miejsce, które otwiera taką możliwość, jeśli ma się taką ochotę i gotowość pobycia z czymś trudnym, jest bardzo cenne. Nie mówiąc o tym, że i żałoba, i śmierć trochę jakoś opacznie funkcjonują w naszej teraźniejszości i są raczej wykluczone i najchętniej by się o tym nie rozmawiało w ogóle. Więc wydaje mi się, że cenne jest, ale też chciałabym, żeby powstały takie miejsca, gdzie można otwarcie mówić o swoich doświadczeniach kryzysu i żeby niekoniecznie były to poradnie zdrowia psychicznego. Pojawiło się jeszcze pytanie o bajkę o lęku. Czy dla dzieci, dla dorosłych, czy dla młodzieży? Dla wszystkich od 0 do 99 i to już zostało sprawdzone i przetestowane i na pewno amerykańscy naukowcy zrobili już badania, że to działa u dzieci. Ale wiesz, tu teraz pomyślałam, że cała ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Czasem czuję mocniej, też jest zakorzeniona w dziecięcości. Mówi o tym, że dzieci mówią wprost o tym, co boli też. To może my musimy wrócić trochę do tego. One się łączą, chociażby dlatego, że napisała je te same osoby. Agnieszka Jucewicz była dzisiaj razem z wami oficjalnie, ale zostanie oczywiście jeszcze nieoficjalnie, będzie podpisywać książki. Wielkie dziękuję Agnieszko. Dziękuję wam wszystkich bardzo za obecność. Dziękuję. Monika Burkhardt, wydawczyni. Oczywiście zaraz wejdę w te kwiaty. Bardzo dziękuję, a chciałam powiedzieć, że... Fantastycznie to wygląda. Tutaj cała witryna ludzi. Chcę powiedzieć, że te kwiaty są dla wszystkich was, moich rozmówców, gości, dla was. Będę je trzymać w domu, dopóki nie umrą, bo wszyscy kiedyś umrzemy. Ale póki będą tak pięknie żyć, to będą mi przypominać o was. I chyba jest ich 12 nawet. Nie, muszę policzyć. Prawie. Dobra. A potem będzie drugi bukiet przy drugiej części książki, okej? Okay? Tak. Dziękuję Państwu, naprawdę bardzo dziękuję za Waszą obecność i taką życzliwe słuchanie.